Mamy pacjenta. Pobieramy od niego krew. Tak. Pobieramy monocyty. To są białe krwinki krwi. W tej maszynie, którą przed chwilą pokazywałam, hodujemy przez 7 dni i jakby różnicujemy te monocyty do makrofagów. Robimy z nich makrofagi. Makrofag to jest taka komórka, która dużo je. One lubią sprzątać bałagan, a w guzie nowotworowym jest bardzo dużo tego bałaganu. Równolegle mamy taką klatkę białkową, okrągłą, w której zamykamy różne cząsteczki. Czekaj, Macie, bo idziesz za szybko. Skąd masz tą klateczkę białkową? Też ją produkujemy. Rozumiem. W biologiczny sposób, pakujemy do niej lekarstwo. Tak jest. I po tych 7 dniach tą klatkę pakujemy do makrofaga. I mamy makrofaga załadowanego tymi klatkami z lekiem. Jest to coś, co nie było do tej pory znane. My to zaobserwowaliśmy jako pierwsi. Staramy się stworzyć takiego konia trojańskiego, który będzie przemycał leki na teren guza. To twoje odkrycie i ten transport lekarstw do komórki oznacza dla chorych na nowotwory? No, pracujemy nad tym, żeby zrobić z tego taką innowacyjną terapię, głównie w wskazaniu glejaka. Kiedy to wejdzie w życie, czyli w człowieku, w chorych? Jest szansa, że za jakieś 3 lata będziemy gotowi, żeby przeprowadzić takie pierwsze badanie de facto, żeby pokazać, że nie szkodzimy bardziej niż pomagamy, czyli takie badanie bezpieczeństwa. W nauce inaczej ten czas się liczy. Tak, zdecydowanie. To jest rzeczywiście bardzo szybko. Tak naprawdę myślę, że około 5 lat pracuję nad tym projektem. To są długie lata ciężkiej pracy bardzo wielu osób i tak naprawdę dużo więcej niż tego mojego zespołu, bo potem są bardzo kosztowne badania kliniczne, a może się nie udać.